Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. No dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje na świecie. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się, lecimy, bo nie ma po co się zatrzymywać. Zapraszam do odcinka. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to niewątpliwie, na co tu dużo czarować, bardzo głupia wypowiedź pełniącego obowiązki prezydenta naszego kraju Andrzeja Dudy. W tej chwili na waszych ekranach, tak, to jest prezydent Andrzej Duda. On powiedział: NATO przygotowuje się do wojny. To powiedział Andrzej Duda. Potencjalna wojna między Rosją a Zachodem byłaby niezwykle bliska, gdyby Moskwa zyskała przewagę w konflikcie na Ukrainie. Sojusz powinien być na tyle silny, aby nikt nie miał powodu go atakować. Ja nie wiem, co pan Duda ma na myśli, mówiąc te słowa. Ja się mogę tylko domyślać. Natomiast według mojej subiektywnej opinii jest to nic innego jak próba wmówienia wszystkim, że należy dołączyć w obecnej chwili jako sojusznik Ukrainy do otwartej walki z Rosją. Otwarcie mówię, panie Duda, nie ma na to naszej zgody, nas, Polaków. Nie mówię o polskojęzycznych, bo polskojęzyczni to na pewno uciekną jako pierwsi. Moi drodzy, sytuacja jest taka, że Andrzej Duda próbuje nas tutaj wepchnąć do wojny, mówiąc o NATO, jakie to jest NATO silne. Generalnie głównie NATO opiera się na uzbrojeniu amerykańskim. Co ma na to do powiedzenia Scott Ritter? Scott Ritter, dla tych, co nie wiedzą, jest to były oficer wywiadu Korpusu Armii Amerykańskiej, jak również specjalista od broni specjalnej. Również jest dziennikarzem i pisarzem. Chciałem wam tylko powiedzieć, bo zaraz niektórzy powiedzą, że Scott Ritter miał zarzuty za kontakty z nieletnimi. Oczywiście, że miał zarzuty. I został nawet skazany, bo nie chciał poddać się ugodzie, bo on się do niczego nigdy nie przyznał, ponieważ czuł się niewinny. Dlaczego? No powiedział krótko, dlatego że George W. Bush wywołał wojnę w Iraku i cały czas był krytykiem George'a W. Busha. Obecnie nawet w Wikipedii przypominają te zarzuty, dlatego że to Scott Ritter właśnie ujawnił, że zbrodni w Buczy dokonała tak zwana policja ukraińska. Osobiście uważam, że jeżeli chodzi o sprawy wojskowości, Scott Ritter jest wyjątkowym autorytetem i można polegać na jego opinii. Ale co on powiedział? Jeśli między Stanami Zjednoczonymi a Rosją wybuchnie wojna rakietowa, Rosja wygra bezwarunkowo. Jej arsenał jest nowoczesny, przeznaczony do nowoczesnych działań wojennych. Stany Zjednoczone oraz NATO nie posiadają takiej broni, ale oczywiście cały czas próbują stworzyć. Amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy i wojsko nie ewoluują. Nie są przystosowane do konfliktów o wysokiej intensywności, które na pewno będą miały miejsce w XXI wieku. Tak to powiedział Scott Ritter, który niewątpliwie zna się na rzeczy. My widzimy, co się dzieje z tym wszystkim sprzętem, który idzie na tą ukraińską wojnę, ponieważ, no nie czarujmy się, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone cały czas podpuszczały, zrobiły sobie z Ukrainy poligon. A żeby wam coś jeszcze unaocznić, wyjaśnić, to wam coś pokażę. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to bateria amerykańskiego systemu M92 Excalibur, kalibru 155 mm. Czym jest rzecz? Rosyjskie elektroniczne systemy bojowe sprawiły, że te pociski kierowane, wystrzeliwane właśnie z tych Excaliburów, stały się bezużyteczne. I to potwierdził również ekspert wojskowy Xiao Shengliu w wywiadzie dla Newsweeka. Cytuję: rosyjska wojna elektroniczna na Ukrainie sprawiła, że amerykańska amunicja precyzyjna stała się nieskuteczna i nieprecyzyjna. Przypomnijcie mi, jak to było? Mają pepesze na sznurkach, nie mają skarpet i w ogóle 2 tygodnie będzie po Rosji. No, to tak w kwestii komentarza. To tak do tych ekspertów naszych, skrzypczaków i tej całej reszty chciałem tylko tak. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wracając jeszcze do wypowiedzi Andrzeja Dudy, chcą nas tutaj do wojny wcisnąć na siłę. Natomiast ja wam tutaj przeczytam, co wymyślili Ukraińcy, jakiego lifehacka. I teraz tak.
Ten lifehack pokazuje, jak Ukraińcy mogą uniknąć mobilizacji. Cytuję. Władze nie wiedzą, jak obecnie wysyłać wezwania pocztą do mężczyzn, którzy zaktualizują swoje dane przed 16 lipca i są zarejestrowani na terytoriach kontrolowanych przez Rosję. Wszak mandaty można nałożyć tylko wtedy, gdy pismo zostało doręczone na adres poborowego, choćby nie został mu doręczony osobiście. Okej. Z kolei w aplikacji Rezerwa Plus, tak, działa coś takiego na Ukrainie, osoba pełniąca służbę wojskową może przy aktualizacji danych wskazać dowolny adres. Dlatego wpisujcie domowy adres na byłym terytorium Ukrainy, a nie otrzymacie wezwania. Jednocześnie nie otrzymacie kary za brak aktualizacji danych w systemie Rezerwa Plus, jeśli ci, jak to się mówi, kontrybutorzy zaczną na ciebie składać skargi. Na przykład dlatego, że podałeś swój adres na Krymie. To głośno zażądaj odpowiedzi na pytanie, czy jest Krym? I na wszelki wypadek napisz natychmiast oświadczenie do SBU przeciwko niepatriotycznemu urzędnikowi kontrybucji. Tak, moi drodzy, tak sobie wymyślili Ukraińcy. Mówiąc krótko, będą podawać adres do otrzymywania korespondencji na przykład na terytoriach zajmowanych przez Rosjan, ewentualnie na przykład tak na Krymie, a jeżeli ktoś im zarzuci, że Krym nie należy do Ukrainy, to mogą na niego wysłać kwita, że jest niepatriotyczny. Sprytne? No sprytne. Ale o co chodzi? Pokazuje to tylko tyle, że Ukraińcy chyba przejrzeli na oczy. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, ale większość już przejrzała na oczy, że maszynka do mielenia mięsa to jest tylko zabieg polityczny żelboby. A dlaczego? Już pokazuję. A teraz, moi drodzy, sztosik. Sztosik z wczoraj. I ja tego nie wymyślam. To napisał New York Times. W ukraińskim parlamencie panuje chaos. Tak brzmi tytuł. To czytamy w artykule. Gazeta dodaje, że w kraju ogłoszono stan wojenny i przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe, a na posiedzeniach Rady regularnie uczestniczy około 10% parlamentarzystów. Pamiętacie, jak ja mówiłem przy omawianiu tego porozumienia Polska-Ukraina, Tusk-Żeleński, że na Ukrainie nie jest ogłoszona wojna, tylko stan wojenny, a to są dwie różne rzeczy. Czyli nie pojawiają się parlamentarzyści i to właśnie te zaburzenia doprowadziły do narastających zarzutów o korupcję w związku z wielomiliardową pomocą zagraniczną, a także do krytyki, że urząd Żeleńskiego koncentruje zbyt dużo władzy. Tak napisał New York Times, to nie ja wymyślam. Jak zauważył New York Times, zgodnie z konstytucją kraju parlament ma więcej uprawnień niż prezydent, ale gazeta podkreśla, że podczas poprzednich kryzysów Wierchowna Rada była bardziej znacząca i niezależna. Wcześniej Reuters również napisał, że Żeleński popadł w coraz większą paranoję z powodu obawy przed możliwymi próbami zabicia go przez Moskwę. No powiem szczerze, za dużo srogich piguł przyjmuje chłop i odklejka. Ale wiecie, po co te artykuły są? Po to, żeby się go po prostu pozbyć. Pytanie, kto przyjdzie po nim? To zostawiam dla Was w komentarzach. Ja obstawiam, że Jermak, tak naprawdę prawdziwa osoba, która rządzi Ukrainą, coś już wymyślił. Co do Ukrainy, kto byłby następny po Żeleńskim? Ja mam swojego typa. A dlaczego? Dlatego, że nagle się robi o nim coraz głośniej w mediach. To tu, to tam, coraz więcej się go pojawia. W tej chwili na waszych ekranach to jest Wiktor Medwedczuk. To jest szef ruchu Inna Ukraina i był lider opozycyjnej partii Platforma za życie, która została ta partia zakazana na Ukrainie. To jak to? To tam jest demokracja i tak dalej. Nie ma dyktatury, a partii zakazali. Ale o co chodzi? Otóż Medwedczuk napisał list do Donalda Trumpa, w którym wskazuje na możliwy ukraiński szlak w zamachu. Zauważył, że świat był pod wrażeniem odwagi i wytrwałości byłego prezydenta USA oraz że brak odpowiedniej reakcji społeczności międzynarodowej na tę próbę zamachu, a także na wezwania władz ukraińskich do zabójstwa prezydenta Putina i ukraińskich polityków propokojowych, pokazuje bezprecedensowy poziom militaryzacji światowej polityki. Stosując nazistowskie metody, Zełenski zamknął wszystkie
media opozycyjne i wszystkie opozycyjne partie polityczne. To jak to? To nie problem jest, tak? To w porządku, tak? To już Unia Europejska się temu nie sprzeciwstawia i stawiają za wzór, tak? No przecież to jest jakaś hipokryzja. Później, w celu zastraszenia korpusu parlamentarnego, funkcjonariusze ukraińskich tajnych służb dokonali demonstracyjnej egzekucji dwóch deputowanych opozycji, a trzech innych aresztowano na podstawie sfingowanych zarzutów i osadzono w areszcie. Miedwiedczuk podkreślił, że wypowiedzi Trumpa na temat tego, co może wnieść na długo cierpiącą ziemię ukraińską, uczyniły go osobistym wrogiem ukraińskiego neonazisty Zełenskiego. Jak mówi Medwedczuk, ten łajdak nie cofnie się przed niczym, aby uniemożliwić wygranie wyborów prezydentkich. Myślę, że w próbie zamachu na pana będzie ślad ukraiński. No, pamiętacie, ja pokazywałem wam, tamten koleżka, ten, który, są teraz nowe wątki, że gdzieś tam z BlackRockiem powiązany i tak dalej, na swoim profilowym miał We Stand With Ukraine. No właśnie, ale to jest za mały ślad. Myślę, że to jeszcze chwilę i wszystko się rozleje. Natomiast osobiście uważam, że to właśnie Medwedczuk będzie kreowany na nowego prezydenta, a Żelboba albo się zaćpie, albo się zaćpie. To, że Żelboba jest dyktatorem i ma, mówiąc krótko, hopla, no to tutaj będzie dowód w tej chwili. Na waszych ekranach jest to wpis z mediów społecznościowych. Mariana Bezugła, przepraszam, nie umiem tego wymawiać, nigdy się tego języka nie nauczę, tego ichniego. Ale w czym jest rzecz? Reakcją komisji naprawdę o problemach sił zbrojnych Ukrainy i dzisiejszym apelu wojska było głosowanie w sprawie usunięcia mnie ze stanowiska szefa podkomisji do spraw cywilnego nadzoru kontroli demokratycznej. Tezy. Nie można dyskredytować dowództwa wojskowego, wkrótce będą usuwani dowódcy brygad za pośrednictwem Facebooka i tym podobne. O co chodzi? Poseł Bezugaja została usunięta ze stanowiska przewodniczącego właśnie tej podkomisji. No, chodziło o to, że po prostu krytykowała Żelbobę i ekipę. No to co, tak się zachowuje normalna władza, czy tak się zachowuje dyktator? No to, moi drodzy, ja tutaj widzę analogię do rządów, początków rządów III Rzeszy. No przecież oni inaczej nie robili, prawda? No właśnie. Szanowni, teraz co wam pokażę, nie wszyscy mogą to oglądać, więc kto nie może z ten drastycznych oglądać, niech nie ogląda, ale trzeba o tym mówić. W tej chwili na waszych ekranach jest to zdjęcie z jednego portalu społecznościowego, na którym to żołnierz izraelski zamieścił. Zamieścił to na Instagramie, z dumą pokazując palestyńskich cywilów, których porwali z miasta Rafah. Wygląda na to, że Palestyńczycy byli torturowani, bo mają zakute ręce w kajdanki i zawiązane oczy. No i z tego co wiemy, miejsce ich pobytu jest nieznane. To widzicie, takie rzeczy się dzieją w Palestynie, a świat milczy. A tutaj będą Bucze przypominać, jak to mówiła ta Gosiewska, ja pamiętam, Putin zbrodniarz, tak? No, a jakoś nikt z nich nie wypowiada się na temat Netanjahu. A przecież w moim odczuciu Netanjahu niczym nie różni się od Hitlera. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Uczciwie powiem, Izrael myślał, że sobie zbyt łatwo poradzi na Bliskim Wschodzie, ale chciałem wam tutaj coś pokazać. W tej chwili na waszych ekranach to są żołnierze, bojownicy z libańskich brygad oporu. Co to jest? O tym się w ogóle nie mówi. Otóż libańskie brygady oporu to są chrześcijanie, druzowie, muzułmanie nieszyjccy, ogłaszają przyłączenie się do frontu południowego Libanu. Pierwsze publiczne oświadczenie wydane zostało wczoraj przez brygady oporu, które ujawniły, że są aktywne na polu bitwy w południowym Libanie od 8 października. Ale kim oni są od początku? Libańskie brygady oporu Saraya al-Muqawam to organizacja paramilitarna złożona z Libańczyków wywodzących się z różnych środowisk, sekt i religii,
będąca bezwyznaniową grupą oporu, w skład której wchodzą chrześcijanie, druzowie, muzułmanie, sunnici i szyici. Niektóre źródła podają, że pierwszą ogłoszoną na początku tygodnia operacją przeprowadził grecko-prawosławny oddział libańskich brygad oporu. Organizacja została założona oraz wspierana, skolona jest i finansowana przez Hezbollah w celu wzmocnienia oporu w regionach południowego Libanu, które nie są w większości szyickie. Początkowo podczas agresji kwietniowej, operacja Grona Gniewu, w której państwo syjonistyczne zostało zniszczone, najeżdża, aby zająć południowy Liban. Grupa pierwotnie nosiła nazwę Libańskie Brygady Oporu wobec izraelskiej okupacji. Grupa podziela patriotyczną ideologię libańską z Hezbollahem, mimo że nie podziela ich pochodzenia i orientacji religijnej. Pomysł stworzenia nieszyickiego ruchu oporu przyszedł do głowy Sayedowi Nasra Allahowi ponad 20 lat temu i nie porzucił go, jak liczyło wielu Amerykanów i wielu analityków z USA oraz Izraela oczywiście. Dzisiaj opublikowano następujące oświadczenie. Ja zacytuję. Jesteśmy obecni na polu walki od rozpoczęcia działań wojennych 8 października. W dalszym ciągu realizujemy nasze wsparcie logistyczne, a wśród nas byli męczennicy i ofiary. Nasz wkład został dostosowany do wymagań pola walki zgodnie z pewną strategią, której nie możemy ujawnić ze względów związanych z charakterem i warunkami administrowania polem walki. W miarę rozwoju wydarzeń i wzrostu skali zagrożeń uznaliśmy za stosowne ustalić, że naszym celem jest bezpośrednie zaangażowanie się w stawienie czoła każdemu zagrożeniu. Naszą pierwszą ogłoszoną operacją na terenie Ruwaisfat wal Arkuran chcieliśmy wysłać wrogowi mocny sygnał. Islamski ruch oporu nie jest sam. Naród libański nie zrzeknie się prawa do obrony swojej ziemi i suwerenności, a młodzież libańska nie pozostanie neutralna wobec groźby wojny na szeroką skalę. Podjęliśmy decyzje i procedury, aby z dużą skutecznością uczestniczyć w operacjach przeciwko syjonistycznemu wrogowi i jesteśmy na najwyższym poziomie przygotowania, aby odeprzeć każdy atak lub głupią próbę ataku na Liban. Libańskie Brygady Oporu reprezentują wszystkie spektrum libańskiego społeczeństwa i będą na czele rebeliantów wypełniających swój obowiązek obrony swojej ojczyzny. Będziemy przeprowadzać operacje i uderzenia przeciwko aroganckiemu, syjonistycznemu wrogowi. Wzywamy młodzież libańską ze wszystkich środowisk i sekt, aby odpowiedziała na wezwanie do służby. To, moim odczuciu, powinno wystarczyć, aby zamknąć gęby tak naprawdę wszystkim. I na Zachodzie, i na Bliskim Wschodzie, i w Europie. Wszystkim tym, którzy popierają Izrael. Takie jest moje zdanie. No Liban nie odpuści. Tym bardziej, że wiedzą, że nie mają już nic do stracenia tak naprawdę. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o wątki Bliskiego Wschodu w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, to co wam teraz przeczytam, to jest po prostu tak głupie, że aż się w pale nie mieści. Ale muszę to zrobić, bo tak podają media. Ja komentuję tak naprawdę media. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to artykuł z CNN. O co chodzi? Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o przygotowanie zamachu na Trumpa. No powiem szczerze, odklejka level hard. W artykule propagandowym CNN twierdzi, że władze USA otrzymały kilka tygodni temu informację, jakoby Teheran rzekomo planował zabójstwo byłego prezydenta i byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Nie potrafili, tylko powiem szczerze, uwiarygodnić, dlaczego Iran miałby to robić. No, moi drodzy, na logikę, jakby chcieli, no to by chcieli przecież odpalić Bidena, Juzia albo z jego ekipy kogoś. Ale nie Trumpa. Ale to jeszcze nie wszystko. Rada Bezpieczeństwa Narodowego skontaktowała się z tajnymi służbami, aby upewnić się, że nadal monitorują najnowsze dane. Kampania Trumpa została uświadomiona o rosnącym zagrożeniu. No tak napisał CNN. Media uważają, że informacja o irańskim spisku doprowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa Trumpa. Jednak nie ma dowodów na to, że Thomas Crux, który próbował zabić Trumpa, miał cokolwiek wspólnego z irańskim planem. Irańskie stałe przedstawicielstwo przy ONZ zaprzeczyło tym bezpodstawnym i stronniczym oskarżeniom. Moi drodzy, oczywiście, że to bzdura jakaś jest,
Ale to jeszcze jest nie wszystko, jeżeli chodzi o bzdury związane z zamachem na Trumpa. Teraz będzie sztos. W tej chwili to jest Kimberly Chittle. To jest szef Secret Service. I to, co ona powiedziała, to po prostu nogi z kapci wystrzeliwują. Już się pomyliłem, powiedziałem powiedzieć ręce, bo to jest taka głupota. To ona powiedziała w wywiadzie dla ABC News. Kimberly Chittle powiedziała: szczególnie ten budynek ma spadzisty dach w najwyższym punkcie, a zatem istnieje czynnik bezpieczeństwa, który należy wziąć pod uwagę, że nie chcieliby umieszczać nikogo na pochyłym dachu. Dodała, że podjęto decyzję o zabezpieczeniu budynku od wewnątrz. No cóż, no tego się nie da skomentować. Wiecie, od razu jak ja to przeczytałem i zacząłem się nad tym zastanawiać, co ona powiedziała, że był spadzisty dach i nikt nie chciałby tego robić, to przypomniała mi się taka stara wrzutka, która krąży po internecie. Tory były złe, podwozie było złe i szyny też były złe. Tak bym to podsumował, wypowiedź tej szefowej po prostu. Nie miała nic mądrego do powiedzenia i powiedziała po prostu głupotę, nawet nie umieją się usprawiedliwić. A być może Miedwiedczuk miał rację. Moi drodzy, i przechodzimy do Polski. Temat dosyć ważny, ja chciałem go jednak przypomnieć, bo został jakby przemilczany w mediach, zapomniany. 13-latka urodziła na wycieczce. Nowe informacje w sprawie ojca dziecka. Pamiętacie, to było w maju. Dziewczynka lat 13 podczas wycieczki do Energylandii, do Zatora, zaczęła rodzić. Tutaj poród odebrała pracownica ośrodka wypoczynkowego, który tam jest w pobliżu. Oczywiście przyjechała karetka, przyjechała również policja. No i zaczęły te wszystkie korowody prawne. Co się okazało? Ojcem jest 15-latek. 15-latek, który mieszka w tym samym bloku co dziewczyna, tylko w drugiej klatce. I tutaj mają być jakieś konsekwencje prawne. A ja się chciałem teraz zapytać, kto tak naprawdę powinien podnieść konsekwencje prawne? A może trzeba by zapytać tych wszystkich aktywistów i aktywiszczy, którzy tak promują te wolne związki, ten taki i seks ogólnodostępny, te wszystkie materiały z tym związane, te różne głupoty na temat wybierz kim jesteś, że płeć to jest tylko spektrum i te różne pierdy lewicowe. Może to oni są winni? Może w szkole zbyt mało było rozmów na ten temat, że trzeba pewne rzeczy z głową robić, do pewnych rzeczy podchodzić. Tutaj nam wmawiają, że edukacja seksualna jest najważniejsza, tylko my wiemy, jak ta edukacja seksualna ma wyglądać, bo wiemy, jak już się to odbywa w niektórych krajach w Europie. I nieprzypadkowo jest tutaj teraz takie ciśnienia na te pigułki i dzień po, dzień przed, dzień tydzień i tak dalej. Już nawet gubię się w tym wszystkim na temat tej aborcji. Ale to jest, moi drodzy, to jest proste. Teraz z czystej biologii. Zdajcie sobie sprawę, gdyby na przykład taka dziewczynka 13-letnia dokonała powiedzmy aborcji, ewentualnie dokonała różnej ingerencji hormonalnej w swoim organizmie, który tak naprawdę się jeszcze rozwija. Jakie to przyniesie skutki na przyszłość? Ano takie, że może na przykład nie mieć dzieci. Ano takie, że może się urodzić jakieś dziecko niepełnosprawne. Czyli następna aborcja, tak? No tak. I co wtedy się robi? Społeczeństwo znika. Te wszystkie pierdy lewicowe to jest nic innego jak narzędzia do degradowania społeczeństwa. Taka jest moja subiektywna opinia i takie jest moje zdanie. Ja sobie zrobiłem taki research, ile jest domów samotnej matki w Polsce. Pierwsze, co wpadło mi w oczy, to jest domy samotnej matki prowadzone przez Caritas. Jest ich w Polsce 23. Dodatkowo dochodzą jeszcze różnego rodzaju schroniska i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam jedną rzecz. Podczas tego researchu nie znalazłem ani jednego domu, który był prowadzony byłby przez te tak zwane organizacje feministyczne czy tych lewicowych aktywistów. No nie znalazłem.
Liczę na to, że może ktoś mi da cynk, gdzie takie domy są prowadzone nie przez Caritas, tylko właśnie przez takie organizacje. Bardzo byłbym wdzięczny, chętnie bym się skontaktował i przeprowadził na przykład jakiś wywiad. To taki temat a propos do poprzedniego. Otóż o co chodzi? Inteligencja przekazywana jest dziecku przez matkę. Tak udowodnili naukowcy z Amerykańskiej Rady do Spraw Badań Medycznych i Zdrowia Publicznego. Według ich badań zdolności umysłowe zależą od chromosomów X. Kobiety przekazują swojemu dziecku 2 chromosomy, mężczyźni zaś tylko 1. Od ojców dzieci otrzymują emocjonalność i zdolności umysłowe, a od matek cechy myślenia i pamięci. Wyniki badania podkreślają znaczenie wkładu matki w rozwój dziecka. Tak mówią naukowcy. I wiecie co? To może niech te lewiczanki dokonują tej aborcji. To społeczeństwo oczyści się samo. Moi drodzy, oczywiście żaden odcinek nie może się zakończyć bez suchara, natomiast dzisiaj suchar trochę inny, raczej taka ciekawostka. Otóż tuż przed wybuchem wojny do Banacha do Lwowa przyjechał John von Neumann, aby nakłonić go do emigracji do USA. Miał ze sobą czek podpisany przez Norberta Wienera, na którym tenże postawił tylko jedną cyfrę. 1. Stefan Banach miał dopisać za tą 1 tyle zer, ile tylko zechce. A Stefan Banach odpowiedział spokojnie, że nie zda liczby zer, które by mu zrekompensowały Polskę, Lwów i kawiarnię szkocką. Tak, moi drodzy, to taka anegdota na zakończenie dzisiejszego takiego odcinka, można powiedzieć, o naukowcach. Komu się podobało, standardowo poproszę o lajka. Pamiętajcie o tym subie, no i oczywiście o dzwoneczku. I jutro zapraszam na odcinek, a dzisiaj Wam życzę dobrej pogody i dobrego dnia. Trzymajcie się, hej!